Panie profesorze. Dzień dobry. Ja nie przyszłam się witać, tylko załatwić sprawę. Dobrze, proszę ją załatwić. Mnie jest zimno, panie profesorze. Pamiętam, proszę mi kiedyś przypomnieć. Nie, nie, bardzo proszę. Musi pan obejrzeć mój gabinet. Proszę, pani magister. Panie profesorze, proszę spojrzeć. Nie dość, że marznę, to jeszcze mnie podglądają. Pan mi obiecał piecyk. Oczywiście. Należy się piecyk, pani magister. No i co, młodzi? Idziecie do przodu. Bardzo dobrze, Wisusy. Tak trzymać. Myśmy byli tacy sami. Panie profesorze. Co, dziecinko? Chciałem zapytać, co było na radzie? Dlaczego wy nie podsłuchujecie pod drzwiami? Myśmy podsłuchiwali. Uważasz, że my tam mówimy o błahostkach? Nie, my tam o was mówimy. Posiewy pomarzły, preparaty pomarzły, wszystko marzło. Wszystko się ułoży, pani magister, jak się skończy remont. Jaki remont? To nie jest remont. Co to się wyrabia? Boże. Ten Stasio to twój kumpel. Zauważyłem wypadki przyjaźni między doktorantami. Niezwykle ciekawe i budujące zjawisko. Mądry ten Stasio jest? No, Stasio... No tak, czy on jest mądry? Równy chłopak. No, tu się potrafi ocenić finezję. Staram się. Utrafiłeś w gustrady, która we wszystkim podzielała twoje zapatrywania. Potraktowano twój temat jako niezwykle ciekawy. Żebyś nie popadł w zbytnie zadufanie. Twój temat jeszcze zyskał w zestawieniu z propozycjami kolegów. Uśmiechasz się, kiedy mowa o kolegach. Z wyrozumiałością i poszanowaniem. Quel misère. Wat polyglot. Spłyt? Z kaset. Było co prawda trochę wątpliwości, czy nie jest to temat zbyt poważny jak na młodego badacza. Ale wystarczyło, że uniosłem brwi i gderania ustały. Czy ty wiesz, że my mamy w sumie z 1500 lat? Boję się krzyknąć, bo od razu dwa zawały. Temacik chyba przejdzie. Ostatecznie zadecydujemy w piątek. Nie zasłużyłem. Nie pij piwa, kiedy myślę. Oczywiście wiesz, że nie mamy piesków do doświadczeń. Nie będziesz mi truł o pieskach. Choć 30, panie profesorze. Synku, tak mile nam się rozmawia. Czyś ty tu kiedy widział pieski? Problem jest starszy niż ten instytut. Wiesz, jaka była atmosfera wokół instytutu? Jakie absurdalne, dziwne propozycje. Na szczęście, to wszystko staje się nieaktualne. Chodź, co ty ględzisz? Wszystko przygotowane. Prawda, idę. Dobrze, idę. Ależ się rozgadałeś. Uparli się oblać moją ostatnią publikację. Tak, skrobnąłem. A więc, Rysiu, sam prowadzisz sprawę. Dziękuję bardzo. Łap okazję, myśl, kombinuj, rąk nie opuszczaj. Masz charakter, pomimo swoich... Dasz sobie radę, Rysiu, i wiesz... Rób coś pięknego. Cześć. Nie jak zatwierdzili ci? Wstępnie. Dobrze ocenili temat? Dość przychylnie jesteś. Znaczy, że przyjęli.
Masne usta. Ha, dziękuję. Co to się porobiło? Zaczynają przyjmować oryginalne tematy. Jaką politykę się tu robi? Ja nie wiem, Staś. Ty, idź do pani docent. Jak ona nie wie, to nikt nie wie. Dobra. A ty co? Byłeś u profesora? Nie, wiesz, czekam na stosowny moment. Idź koniecznie. Teraz jest odpowiednia chwila. Ty wiesz co? Pił ze mną piwo. Pójdę. No weź do pani docent. Czy mogę usiąść, pani docent? Gdzie? Na książkach? Siadaj koło mnie. Co się ma? Dziękuję, pani docent. Mogę się zapytać? Możesz. Pani docent jest tu mądra. Wiem. Pani docent usługiwała przy Radzie. Czy na Radzie coś mówili, czy milczeli jak ostatnio? O sobie mówili, ale mało. Mądry człowiek mało mówi. Mówili o mnie i o niczym więcej? Mówili jeszcze o tym, co się tu wyrabia. To nieważne. Oni się tym interesują. Mądry człowiek wszystkim się interesuje. A gdzie Curie Skłodowska? Śpi. Chcesz zobaczyć? No chcę. Idziemy. No. Kochasz Curie Skłodowską? Siadaj. Kocham. To pamiętaj, żebyś kochał. Co się tu należy? Przyjdź, jak nie będziesz coś wiedział. Dobrze. Jesz obiady? Jem, pani docent. To pamiętaj, żebyś dużo jadł. Co ty mi się tu boczysz i uciekasz? Siadaj mi tu zaraz. Tutaj. Przynieś mi sól. Tutaj. Co się dzieje? Ja nie rozumiem. Czego dziecina? Dlaczego mi pan stawia do indeksu 4,75? No pomyśl, dlaczego ja to robię? No właśnie nie wiem. Zjedz zupę. Będzie ci się lepiej myślało. Pomyślałaś już? Nie. Pomyśl. To łatwe, jak się ma czym. Pan chce zwrócić na siebie uwagę. Tak. Wymyśliłem. Czy nie zauważyłaś, że o twoim losie decydowali zawsze ludzie weseli? O moim losie decydowali zawsze ludzie poważni. Nie ulegali boskiej pokusie ironii. Ale ty kujon jesteś. Rypiesz mi z bochenka całą stronicę i pytasz, czemu mi się to nie podoba. Wszyscy kują, przecież to anatomia. Ale zmieniają choć szyk zdania, szukają własnych słów. To naturalna, ludzka potrzeba. Czy ty rozumiesz ludzkie potrzeby? Mam się maskować? To się nie maskuj. Prace seminaryjne przepisuj, książki, wykuj na pamięć pana Tadeusza, naucz się 5 arii operowych i będziesz przystawała do życia tak jak on. Masz psa? Jak poszło? Stasio cały dzień siedział pod palmą. Co mnie obchodzi, Stasio? Co w instytucie? Remont. Piłeś? Oszalałeś. To jak poszło? Do przodu. Rysiu, jak się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak to dobrze, naprawdę. Taka jestem szczęśliwa.
Tak się cieszę, kochane dzieci. Tak się cieszę ze spełnienia waszych pragnień. Tyle czasu, już nawet straciłam nadzieję i układałam sobie słowa pociechy, które powinny przynieść ci ulgę. A tu nagle taka sensacyjna nowina. Po prostu zielone światło dla młodych. W symbolice kolorów zieleń oznacza nadzieję, a taż sama barwa w semaforze poświadcza drogę wolną. Tego rodzaju metafora nie tylko zachęca, ale po prostu zagrzewa do spełniania odruchów woli. Dziękuję bardzo, mamusi. Musiałeś się poczuć tym wszystkim bardzo zachęcony. Czy dobrze rozumiesz swoje uczucia? Chyba tak. A czujesz w sobie taką szlachetną zajadłość? Czy ja wiem, jak to nazwać? Ale rozróżniasz zajadłość od poczucia honoru. Naturalnie, z całą pewnością. Bo to są rzeczy podobne. Wiemy. Jestem pełna domysłów, co się teraz będzie działo. Ile pan dzisiaj tego uszył, sąsiedzie? 25. Słabo. Nie miałem czasu. Niech mi pan to szybko sprzeda. Potrzebuję pieniędzy. Panie magistrze, niech mi pan powie, czy kupowanie daczy ma dzisiaj sens? To jeden z wartościowszych celów, o jakich słyszałem. Bo widzi pan, ja ciężko haruję i nie chciałbym źle wydać pieniędzy. To by było najgorsze. Pan też nie chciałby być na frajera, co? Ani pan. Żaden z nas nie chciałby wyjść na frajera. Do widzenia. Do widzenia panu. A, podrzucę pana. Nie, nie idę na uczelnię. A gdzie? Lecznica dla zwierząt. Nie ma sprawy, vis-a-vis jest butik. Proszę, panie magistrze. Skąd wzięła się ta niepoważna opinia, że ja najlepiej usypiam? Kochani, wierzcie mi, moi koledzy robią to równie dobrze. To sprawa chemii, nie kwalifikacji. Więc nie proście, nie płaczcie, nie kładźcie mi niczego do kieszeni, bo to nic nie da. O, tu jest pan z Akademii Medycznej. On państwu pomoże w kłopotach. Proszę państwa, jestem naukowcem z Instytutu Badawczego. Proszę, oto moja legitymacja, jeżeli ktoś z państwa chciałby sprawdzić. Jak mnie zorientowano, państwo oddajecie te psy, prawda, do uśpienia. Otóż tak się właśnie składa, że mój instytut potrzebuje do badań naukowych pewnej ilości psów. Jeżeli ktoś z państwa potraktowałby zamiar poddania swojego psa eutanazji jako niezbyt pilny, chętnie byśmy przejęli niektóre. Oczywiście odpłatnie. Dodam, że byłbym zobowiązany osobiście za okazaną pomoc. Chciałbym zaapelować do poczucia wyższych racji. To są badania medyczne, które mogą przynieść pożytek nam wszystkim. Przecież państwo w końcu te psy poświęcili. Rozumiem, że trudno je było wykarmić. Spadaj. Coś tu taka zajadła. Spadaj. Rozumiem, że decyzje państwa są nieodwołalne. O, ho, ho. Niech mi pan go da. Ale się rektor naszukał. To może ja zaniosę? Nie, nie, nie. Pan rektor czułby się zawstydzony. Kto jak to, ale pan nie powinien... Nie powinien go skłaniać do tłumaczenia się. Przy każdym może łańcuch zgubić czy wyrzucić. To dlaczego to stale go gubi? Nie nam wyrokować o poczuciu humoru członków rady.
Sprząta pani. Trzeba. Jak się nie posprząta, to jest brudno. Co robić? Czy mi się skądś nie... Nie, to nieważne. Takie kości to chyba ciężko nosić. Jak jest mięso, to są mi koście. Na pewno kręcą się tu różne zwierzęta. Na przykład koty. Koty to więcej w nocy. W dzień to psy. Koty jedzą po psach. Taki kot, jak głodny, to nie przebiera. Ludzie to nie? Chodzą, proszą, wykłada im się tu na papierach, bo przewracają kubły. Dziękuję pani. Panie, a siatkę pan ma? Nie, dziękuję. Nie, ja nie w tej sprawie. Jest coś do picia? Woda sodowa. Alkohol jakiś. Hunter wodkę. Myślisz? Tylko. Proszę. Zakąska? Oczywiście. Tak prosił, a tam są jeszcze inne resztki. I tłuszcza, i garmasz, i zliwki. Dziękuję, już się poinformowałem. Ale to nie ważne. Panie, byłabym zapomniała najważniejsze. Panie, to za darmo, nie trzeba płacić. Tylko kankę trzeba mieć własną. Dziękuję, nie trzeba. Co nie trzeba? To ma zostać i skwaśnieje, tak? To co? No to ma skwaśnieć. Ja za pana. Co to będzie, panie Rysiu? To z tego pić? Ja w życiu. Momencik, przyniosę. Cholera. Tylko jeden. Znowu rektor pożyczył. Też mogą się postarać o własne szkło. Panie wiedział, że ja się z tego napiję. Gość? Z tego nie. A co? Jeszcze się zobaczy. Tak. Chleją i nic nie mówią. Szykuje się jakaś większa obsuwa. Nadal milczą. Normalnie. Znowu wyrzucił. Tak, wie pan, jak mu zaniosłem, to on dziękował, płakał, wie pan, rzucił mi się na szyję ze łzami w oczach, a potem pieprznął na ulicę. Poszły dwa ogniwa, trzeba będzie zlutować. Ej, pan, zrobimy nastrój.
Panie Rysiu, co pan się uparł, że ja mam psy? No ja nie mam psów, mam koty. Jak panu mówię, że mam koty, to pan się śmieje i odkłada słuchawkę. Ja pana znam. A nie lepiej polecieć od razu na Karolinkę? To znaczy ja. Panie, na jakim świecie pan żyje? Co pan, nie słyszał o Karolince? Nie. Nasyp pan. Po co panu szukać psów, tam robić badania, czekać na wyniki, które nie wiadomo, czy wyjdą? W pańskiej pracy potrzebne będzie trochę liczenia, nie? Oj, będzie. Wyniki dwu-, trzycyfrowe? Cztero. Kochany, co za problem? Dane sufitowe też trzeba wymyślać z głową, panie Rysiu. Dawniej to doktoranci, wie pan, tam wymyślali swoje tabele na wiek urodzenia, numer kołnierzyka i takie tam różne duperele. Ale to wystarczyło, jak to robił niefachowiec, to spojrzał i widział, że to od razu jest jakiś pic. No, wtedy ja tu wymyśliłem te Monte Carlo. Ach, dziękuję. Zdrówko. No i nauka zaczęła się od razu lepiej kręcić. Daj pan palec. Nie tu, gdzie tam, do celownik musi być. Uważaj pan. O. I dasz pan dane z Karolinki na komputer, to siły nie ma, żeby analiza nie wykazała jakiejś tam tendencji. Za 3 miesiące będziesz pan doktorem. A nie tam pieprzył się latami. To nie dla mnie. To co? Pójdziemy zobaczyć te psy? No, to jest pies? Tak. No. Więc patrz pan, panie Rysiu. O. Przewody. Czerwony łasi się i ociera. Zielony, agresja. Żółty zwija się w kabłąk i sika. A picie? Aha, picie też, proszę. Ilu to towarzyszy przychodziło, mówię panu. Każdy chciał włączać te przewody, aż musiałam korki wyłączyć, żeby mi kota nie zajeździli. A jeden taki poważniejszy od nich wziął mnie na bok i mówi: wiecie, te przewody to muszą być, wiecie, kotu niewygodne. Czy nie dałoby się, wiecie, bezprzewodowo, wiecie? I co mu pan obiecał? No. Cały stadion kotów, realizujący 5 programów. Strach, miłość, nienawiść, posłuszeństwo i łapanie myszy. Panie Józiu, co pan skończył? Ja? Tu tylko sprzątam. Pan je? Dzień dobry. Jak mnie pan traktuje? Dzień dobry, panie profesorze, właśnie wrócił. Nie było pana w instytucie. Ja przyjeżdżam z Warszawy, a doktorant jest nieobecny. Oddelegowano mnie do pozysku materiału badawczego. Więc jak mam napisać recenzję? Już wszystko przynoszę, panie profesorze. Nie no, co mi pan pokazuje papiery? Ja przyjechałem zobaczyć psy, a nie papiery. To jest część teoretyczna, mam jeszcze 2 dni. Rada zbiera się pojutrze i... Tylko dwa dni, młody człowieku, to różnica. Nie, chciałbym się wytłumaczyć, panie profesorze. Ta sprawa jest... Tak poważny temat powierza się młodzieńcowi. I skutki
takiej polityki są oczywiste. Lekceważenie. Zawiadomi mnie pan w piątek. Jeżeli do tego czasu nie będzie psów, rezygnuję z recenzowania tej pracy. A w ogóle dziwię się, że wasza firma ma jeszcze głowę do prowadzenia przewodów doktorskich. Lepiej zajęlibyście się swoimi sprawami. Co pan ma na myśli, panie profesorze? Remont? Jaki remont? Człowieku, czy nie wiesz, jakimi sprawami powinna się zająć wasza uczelnia? Ratuj się, człowieku. Proszę, to rozliczenie kosztów podróży. Blankiet delegacji jest inny. Jeżeli pan profesor uda się do rektoratu... Co? Ja mam stanąć przed urzędnikiem i prosić o wypłacenie delegacji. Pan się rozliczy swoją firmą. I proszę wezwać taksówkę. Nie mam telefonu. To proszę sprowadzić. Ela, załatw sprawę. Mama! No, już niestety rozstajemy. Pani wiedza o operetce jest niezwykle rozległa i głęboka. Te rewelacje o Messalce głęboko mnie poruszyły. Jeszcze raz dziękuję za obiecane materiały, nad którymi pochylę się z najgłębszym szacunkiem. Ależ panie profesorze, to tylko takie amatorskie, no niezbyt wytrawne podejście. Proszę pani, na dnie każdej wiedzy bije gorące serce. A to rzecz o wiele co... Profesor? Prawdziwy? Zwyczajnie. Szerokie zainteresowania. Panie magistrze, jest pies przy szosie warszawskiej. Codziennie tamtędy jeżdżę i na 34 kilometrze. Jakby to pana interesowało, to niech pan wyśle ekipę z Instytutu. Dziękuję, zastanowię się. No. Co to za klaun? Nie mam innego Stangreta. Proszę, panie profesorze. Dziękuję. Na 34 kilometrze. Cześć, Stasiu. Zatwierdzili ci? Nie, sprawdzam różne możliwości na przyszłość. Skąd wiedziałeś, że idę do schroniska dla psów? Kwestia czasu. Byłeś tam? Chciałem, ale jakoś. Idź ty, bo ty myślisz. Sprawdzisz to na mnie. Co w tym złego? Dobrze, że krzyż nałożyłeś. Założyłem to i poniosę. Pani magister? Tak. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jestem z Akademii Medycznej i chciałbym panią prosić o przysługę. Drobiazg, bardzo proszę. Chciałbym panią prosić, aby pani mogła... Nic nie mów, synku. Coś ci powiem. Pies musi mieć dom, ciepły kąt i coś gotowanego do żarcia. To zupełnie zrozumiałe. Proszę pani. Tak. Ale my mamy coś wspólnego. Och, jakie masz sprawności? 3 pióra. Poważnie? Tak. 3 dni milczałeś? Milczałem. Budzili cię w nocy? Budzili. Pytali o nazwisko? Pytali. I co powiedziałeś? Nic. Nic. A ja powiedziałam... Danusia Kocur. Proszę pani, mam sprawę. Co 3 tygodnie przychodzi pan doktor i robi, żeby pieski spał. Zabierzemy pieski i pan doktor nie będzie musiał przychodzić. A jedzenie masz? Nie, tu nie mam, ale mam w akademii. Aha. Pieski będą nam potrzebne do badań naukowych. A, to ty jesteś z Akademii Medycznej. Tak. Tak.
A tu naśmiecone. Z Akademii Medycznej. Tak, proszę wyznaczyć psy. Z Akademii? Hycel! Pieski! Pieski do mnie! Pieski do mnie! Do mnie! Wszystkie pieski! Hycel! Hycel! Jaki hycel? Doktora to? Won! Hycel! Milicja! Pieski do mnie! Milicja! Tak to jest, jak się za długo przebywa z psami. Aha, Ela, dziękuję wam za te 300 metrów tetry. Nie wiem, co byśmy zrobili bez niej. Dobra. Gdzie ją wytrzasnąłeś? Na onkologii. I co, dobrze się farbuje? Aż za dobrze. Szczepić przeciw pasji. Co mówisz? Docent tak powiedział, że młodych trzeba szczepić przeciw pasji. Widzisz, boi się nas. On nas. Powiedział kiedyś, że jak widzi młodych, to ma ochotę skoczyć na drzewo. I on się nas boi. Łapać przyjdzie. Proteinka? Jadłem. A ty co? Zostajesz? Pójdę do Danusi. Trzeba załagodzić. Co byś łagodził? Chodź. Trzeba. Jak chcesz. Ale się nachodziłem. Ale idzie dobrze. Normalnie. Ludzie tak się kompromitują. Ale kto? Wszyscy. Nie przejmujesz się chyba. Nie, skąd? Taka jestem zażenowana. Wiesz, no, ale dopiero mi się przypomniało. Wybaczysz sklerotyczce, no, bo dziś są twoje urodziny. Nie gniewasz się, Rysiu. Nie gniewam się, sam zapomniałem, naprawdę. Ha, wykosztowałyście się. Brzydko pachnę. Przepraszam za spóźnienie. Nie spodziewałem. Stasiu, wspaniały. Przecież to tylko Stasiu, mamo. Nie, nie, pani nie uciekaj, ja już dawno chłopa od baby nie odróżniam. Idę się położyć. Wszystko przez Danuśkę. Wyobraź sobie, powypuszczała wszystkie przysklady. Nawet nie chciała uciekać, do tej pory ładowałem. Z powrotem. Które to właściwie twoje urodziny? Ile ty masz lat? Czekajcie, mam dziurę w głowie. Przecież to prawie 12 w nocy. Ja się zastrzelę, zapomniałem, ile mam lat. Czekajcie. 48. Mam 34 lata. Mam 34 lata. No i dobrze, Rysiu. Dzień dobry. To pan dzwonił? Ja. I trzeba było dzwonek urywać? Sam się urwał, ja tylko... Sam się urwał. Samo się nic nie urywa. Jak se tak będziesz szarpał, to niedługo nie będziesz miał czym się odlać. Pan pozwoli, że posiedzę i poczekam. To niech se podłoży gazetę pod nogi, bo wymyte. Proszę pana, czy szef wróci przed 16? Bo wie pan, spieszy mi się. Jak to wróci? Jest tutaj. Gdzie? Nie wie pan? To. Może go pan zawołać? Położył się. Ten człowiek jest u ciebie? Jest.
Mówił, że potrzebuje psów. Nie. Potrzebuje. No to poproś go do mnie. Proszę. Proszę. Proszę pan z uczelni. Pan Józio ma wiele szacunku dla pana. Przepraszam, że pan czekał. Położyłem się trochę. Pan magister usiądzie. Nie, 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 nie tutaj. Ten jest bardziej wygodny. Wczoraj na nim siedziałem, więc wypadło, że pan czekał. Potrzebuje pan psów? Tak, chodzi mi o materiał. Panie, jaki materiał? To są psy. Dawniej pies z daleka orientował się w sytuacji, kulił ogon, uciekał. Teraz lgną do mnie, łażą za mną. Nie trzeba nęcić. Coś się stało. Chyba ludzie stali się lepsi. Więc potrzebuje pan 30 sztuk. 34. Oczywiście potrzebuje pan żywe psy. Naturalnie, z padliną nie ma żadnych kłopotów. Jadł pan dziś chleb? Nie wiem, w jakim sensie pan pyta. Dzisiaj jadłem bułki. Pan wcześniej wstał i poszedł po bułki. Tak. Nie, w zasadzie teściowa przyniosła całą siatkę. Masło, jaja, oczywiście bułki i chyba ser. Ma pan rodzeństwo? Brata. Jest samodzielny finansowo, daje sobie radę. Zdrowy jest. Daje sobie radę. Widzi pan, co zmajstrował mój pomocnik? Obmyślił, że psa należy postawić na mokrej blasze i dotknąć tą łyżką w nos. Czy pan to pochwala? Ja? Nie. Tak, nie pochwala pan. Jest pan oburzony, jak go więc ukarać? To człowiek niezbyt świadomy. Sądzi pan, że ten człowiek ma pewną wartość? Zapewne. Sam zaproponował, żeby go tym porazić. Uważaj! On jednak o tym marzy. Wejdź. Szefie, myślałam, że pan mi już nigdy nie wybaczy. Zrób to sam. Dziękuję, najserdeczniej w świecie. Dziękuję panu bardzo. Niczego już nie dotykam. Pies albo pomocnik. Widzi pan, kiedyś wszedłem boso do rzeki. I co? Pan jest zręczny. Ciekawą rzecz pan powiedział o ludziach. Więc powiada pan, że z zachowania zwierząt wynika, że ludzie stali się lepsi. Nie jest pan zaciekawiony tym, co się stało? Tak, jestem zaciekawiony. Proszę, panie magistrze. Może pan liczyć na 30-31 sztuk, bo to zawsze nauka. Jutro, może pojutrze. Resztę pozyska pan we własnym zakresie. Dziękuję. Wyładuj! Dziękuję panu. Bardzo panu dziękuję. Nie wiem, co bym bez pana zrobił. Zwracałem się w tej sprawie do kilku osób i nigdzie nie zostałem potraktowany poważnie. Rozumiem, co czuł pan profesor, dedykując panu książkę. Ja wiem, że wyłap jest zakazany i być może wolałby pan odmówić. Płaci się teraz? Po. Powiedziałeś,
doktorem będziesz. Mamuśka, co mama robi? No? Co to za żywina? Za małe to do pilnowania. To ja tyle lat czekałam, tyle lat. To i czas, synku, to i czas. A co tam na wsi? Ja już na mszę chciałam dawać, ale proboszcz nie przyjął. Miszerniś, wygłowi was ta medycyna. Chorych nie lubi, zdrowych nie lubi. Kogo ona lubi? Ksiądz dał kawę. Och, kawa, wspaniale. Prawdziwa. Jaćka, kiełbasę przywiozłam. Ty tak lubisz? Słuchaj, postaraj się kawałek sznurka. Może być kabel? Może być. Aha, będą mi jeszcze potrzebne jakieś stare łachy. Ku czemuż mu stare łachy? On teraz pracuje z psami. To nie dopuszczają go jeszcze do ludzi? Ha. No, co z tym kablem? Taki może być. No dobry, w porządku. A jak idzie załatwianie? Trzymam się. Coś ty mi dała. Jak ja mam w tym wyjść na ulicę? Twój syn przeżywa troskę o swoją przyszłość. To się mi prawie. Ja w tym widzę podobieństwo do rozdartej sosny. To jest nieprzemijająca wartość tej powieści. A on jest już w takim punkcie, że zatracił wszelką oględność. Dlaczego? Homo homini lupus. Płaczesz, bo czujesz pokrewieństwo duchowe ze swoim synem. Matka, poeci zawsze cenili to słowo i nawet teraz słowo matka wywołuje wiele zaciekawienia. Nie płacz, twój syn jest uczony, jest polski uczony. Jakie to rzadkie i oryginalne zestawienie. Naprawdę? Rzadkie i oryginalne. Taka jestem rada. No widzisz, a płakałaś. Panie, niech pan to stąd zabierze. To nie moja sprawa. Przecież to nie ma sensu. To nie ma sensu. Thank you.
Panie Józiu, co to? Czego? Co tu się dzieje? To chyba przesada z tym remontem. Panie, obudź się pan, z jakim remontem? Co pan? Stara pani magister, kochana pani magister, myślałem, że tu nikogo nie ma. Co się pan tak stęsknił? Nie wiedziałam, że pan mnie lubi. Nie ma prądu. Nieważne, ważna jest pamięć. Co tu się dzieje? Żal mi pana. Z pana był dobry materiał na badacza. Jaki materiał? Co tu się dzieje? Likwidują nas. Co? Wiedziałaś o tym pierwsza? Ty. Ty tu wszystkim rządzisz. Przejrzałem was, przebierańcy. Jacy przebierańcy? Cicho. Pan też się przebrał. O, sztuczne włosy. Najlepszy dowód. Ja zawsze noszę perukę. Ja od dziecka po tyfusie. Wszyscy nas. I mnie się to ostatniemu mówi. O, grono staj. A co tutaj będzie? Nie wiem, może mieszkania. A pan co teraz zrobi? Nie przejmuj się. Jestem pracowity. Zadzwoń kiedyś do mnie. Wypił pan trochę. Bóg mi świadkiem. Zazdroszczę panu tego stanu. Ja nie żartuję. Proszę mnie skasować. Niech pan go uśpi. Kochanie, my tu nie świadczymy takich usług. To każdy musi sam.